Święto kolejarzy. Znoszę toast za wasze zdrowie, kochani. Wykonujecie bardzo ciężką, odpowiedzialną pracę. Na każdym stanowisku, no niestety, tu wymagane jest olbrzymie skupienie, rozsądek, rozwaga. Kolejarz nie może popełnić błędu, bo jeśli go popełni, to zbyt drogo kosztuje. Teraz patrząc z perspektywy czasu, po prostu nie dowierzam, że ja kiedyś wykonywałem taką pracę. Jestem pełen podziwu do was. Życzę wam dużo szczęścia, zdrowia. Oczywiście wysokich wynagrodzeń, nagród oraz spełnienia wszelkich marzeń. No i doczekania do emerytury. To właśnie jest celem, żeby dotrwać w zdrowiu, bez wypadków, do emerytury. A naszym celem, kochani, jest to, abyście byli zadowoleni z podróży. Napisałem taki wierszyk, Pasażer nasz Pan. Pociąg do celu po torach mknie, podróżny już trzecią kanapkę je. Za nastawnikiem maszynista w skupieniu nie ma czasu myśleć o jedzeniu. O tym dobrze wie, pasażer musi być na czas, niech dobrze sobie zje. Kierownik i konduktorzy nadskakują, pasażer nasz Pan, oni to czują. Największym szczęściem nas kolejarzy, gdy pasażer podziękuje i o następnej podróży marzy. Jesteśmy po to i dla was, aby do celu szczęśliwie dowieźć na czas. Dziękuję. Pamiętam kiedyś podczas luźnej rozmowy z dyrektorem zachodniej DOKP. Mówię, panie dyrektorze, miałem taki rok w swojej pracy, że cały rok przejechałem bez minuty opóźnienia. Wszystkie pociągi były na plan. No i życzę wam, żeby też tak się stało, żeby pociągi po prostu jeździły na plan. I kochani, zielonej drogi. Kamera, narracja i realizacja Ryszard Maj. 24 listopada 2021 rok. Koniec.